Cześć, witajcie w Polygon TV, moje imię to Lechu i będę dzisiaj narratorem przygód Samociemnego w Khaz Al-Gar. Samociemny to jest ten jegomość siedzący sobie na alpace. Jest to mój Worgen Shadow Priest w grze World of Warcraft The War Within. Czyli to jest najnowszy dodatek do gry World of Warcraft. No i kontynuujemy sobie przygody Samociemnego w tymże nowym dodatku. I będziemy dzisiaj robić sobie nitkę zadań, które się nazywa Seven Soldiers, Siedmiu Żołnierzy. Czyli następne zadania z naszej listy do zrobienia, żeby sobie odblokować achievement, znaczy osiągnięcie. I sprawdziłem sobie już, że tutaj Agata nam da następne zadanie i zobaczmy, co się stanie. Oni chyba powinni zacząć gadać coś. Pomóż nam, proszę, błagamy cię! Gorloki zabrały nam wszystko. A, nie mogę sama się bić ze wszystkimi gorlokami. Potrzebujemy więcej osób. Dobrze. Okej. I ona, Agartha, nam mówi tak. Elfeni, którzy żyją poza miastem, nie mają możliwości, żeby się bić z przeciwnościami losu i z zagrożeniami, które chcą ich zabić. Oni są pracownikami, oni są artystami, oni są górnikami i farmerami, ale nie żołnierzami. Zajmę się jej, kim ona jest. A, byłam kiedyś dowódcą strażników w Dornogal. Strażnicy nie są aż tak dobrze wyszkoleni w biciu się jak jeźdźcy gromu, ale wciąż jesteśmy na tyle wytrenowani i wyposażeni, żeby bronić mieszkańców miasta. I outsworni są dobrze chronieni wśród murów Dornogal, ale Anbansi, czyli to drugie plemię, są zostawieni, żeby się sami bronili przed gorlokami, grzybariami, annyjonami, koboldami i nerubiansami. I po czasie w końcu sobie zdałem sprawę, że żeby wypełnić mój obowiązek bronienia naszego ludu, muszę opuścić miasto. I od tego czasu ja przemierzam wyspę Dorn i pomagam wszystkim Erfenom, których spotkam. Taka jest właśnie moja droga. Okej, a zadanie? A, gorloki zabijają farmerów, znaczy z rolników, i kradną ich perły. A rolnicy chcą, żebyśmy ich chronili, ale możliwe, że nie ma nas aż tyle. Znam wiele osób innych, które mogą nam pomóc. Weź ich znaleźć i poproś ich o pomoc. Jeśli będą się wstrzymywać przed tą pomocą, to powiedz im, że im zapłacisz w perłach. Chcemy też dać tym farmerom brońki, żeby mogli się sami bronić. I poszukaj trochę broniek i innego sprzętu, który możemy używać. Ja pójdę teraz z farmerami i będę ich szkolić najlepiej jak umiem. Nie martwcie się, pomożemy wam. O, super, dzięki. Bardzo miło z twojej strony. A, kiedy mój kumpel tutaj będzie zbierał brońki i tych i wojowników, ja was nauczę, jak się walczy, także, no. Także idziemy zbierać brońki. Dobra. A, ten wybiera tutaj jakiś ten, dla swojej kobiety chyba, bo mówi, że a, może wybiorę jakiś kamień drogi, czy coś, ona lubi, jak się świeci. Dzień dobry. Szukam prezentu, żeby dać mojej przyjaciółce. Bardzo dużo razem czasu spędzamy i bardzo mi na niej zależy. Czy myślisz, że ten kamień szlachetny to jest dobry prezent?
A ja mu po prostu objaśniam sytuację farmersów, to znaczy tych rolników. Let's commit our meeting to memory. O, perła mogłaby być wspaniała! Jestem pewien, że ona pokocha perłę. Poszło łatwo. Dawajcie dalej. Co to? A, to bramki znaleźliśmy. Okej. My nie jesteśmy wojownikami! Te bronki tutaj leżą od dawna! Okej. To co? A, to jest jakieś coś historycznego do achievementa chyba, to nie będziemy się w to zgłębiać, bo to bez sensu. Nie! A jakbyśmy spróbowali tak? A, to też nie działa, no kruci. Czego ty chcesz? Ja eksperymentuję z różnymi substancjami, które mogłyby pomóc mi w pracy w Ringin Deeps. Chciałbym znaleźć coś na powierzchni, co by mogło mi pomóc. I ja mu znowu objaśniam sytuację rolników. A, i że tą perłę dostanie oczywiście. Perła? Jak to? Ale w sumie tak, mogłoby to zadziałać. Dobrze, pomogę ci. A, tu jest bronki, są. Okej. Straszna historia, co się wydarzyło tym rolnikom. Mam nadzieję, że te brońki im pomogą. Gdzie jeszcze? A, tutaj gdzieś daleko, prawda? Co? Tu jest jeszcze baza ich? Wow, to nie wiedziałem nawet, że to jest przecież. Znowu bronki. Chcesz nauczyć rolników walczenia? Haha! Powodzenia! Nie myślisz w ogóle o dziedzictwie, które zostawisz za sobą? A, ja nie. Ja będę żył wiecznie. Każdy z nas kiedyś bezwzględnie się wyłączy w jedną czy w jeden sposób czy inny. Co to ma za znaczenie? Co ma znaczenie, to to, co zostawimy za sobą. Dla mnie jak kompiluję tutaj kolekcję bardzo ciekawych przedmiotów dla kogokolwiek, kto przyjdzie tutaj po mnie. A ten? A, straszne historie, że się... Straszne gadanie tylko wszędzie, że się wyłączają erfeni wszędzie naokoło, ale nie ja. Ja znajdę sposób, żeby wciąż być działającym. Jeśli nawet byłaby to ostatnia rzecz, którą ja zrobię w swoim życiu. I w sumie to może być ostatnia rzecz w moim życiu, jeśli czegoś nie wykminię. Dobra, ja im wyjaśnię sytuację farmerów znowu. Aha! Wspaniale! Jestem pewien, że zjedzenie takiej perły powstrzyma wyłączenie się mnie. A ona? O, taka rzadka perła będzie wspaniałym dodatkiem do mojej kolekcji. Dobra, jeszcze chyba tutaj na górze tej wieży będzie ostatni ziomek. Co się wysoka ta wieża? Byłem tam polecieć na pszczole. No ale cóż.
Aha, okej, okay. To dobra, to jest po prostu standardowy ptasiak. A tutaj jest jakiś ziomek, który jest graczem. Jaki jest mój cel? Siedzi i kmini nad sensem życia. Ej, fajny widok. Szkoda, że jest po zmroku, bo podejrzewam, że fajnie by to wyglądało w dzień. Jeśli wszystko się kiedyś skończy, jaki jest sens tego wszystkiego dzisiaj? Dlaczego powinnam podejmować jakąkolwiek działanie w ogóle? No i wyjaśnimy jej sytuację farmerów. Perła! Dlaczego one są takie, takie drogocenne? Prawdopodobnie powinnam się tego dowiedzieć. Dobra, to ona niech se idzie. A my wsiadamy na naszego latającego stwora i jedziemy z zadaniem. O, a to takie perły są takie duże. Czy to wszystko? Czemu tak mało? Potrzebujemy armii. Nie możemy nie doceniać gorloków. Walczyłam z nimi kiedyś wcześniej, ale nigdy z takim zorganizowanym plemieniem ich. Także musimy być skupieni cały czas. Dobra. Wszyscy macie swoje zadania. Ruchy! Dobrze, dostaniemy dwa zadania od niej. Te perły, które ci rolnicy zbierają, to jest ich jedyne źródło utrzymania. Niektórzy z RFN-ów nawet widzą rolnictwo perłowe jako ich główne źródło w ogóle życia. Znaczy, że cel życia. Ale ci gorlokowie się zaczajają na te perły i zabierają je przy każdej sposobności. Jak będziesz zabijał gorloki, to obczaj też, czy nie mają ze sobą tych skradzionych pereł. I odzyskajmy tak wiele, jak się da. Większość tych rolników jest już na polu i bronią swoich pozycji. Ja ich wytrenowałam tak dobrze, jak potrafiłam, biorąc pod uwagę dzisiejsze okoliczności, ale wciąż oni mają tylko narzędzia farmerskie, narzędzia rolnicze, znaczy. Potrzebuję, żebyś rozdysponował im bronie, które znalazłeś. Może to nie poprawi znacząco ich zdolności bojowych, ale na pewno poprawi ich morale i ich pewność siebie, że nie są tutaj osamotnieni w tej swojej walce. Co teraz zrobimy? Jest tak wiele gorloków. To już koniec, nie możemy wygrać. Pisa tam! Ufajcie swojemu treningowi i ufajcie sobie nawzajem. Dobra. Macie bronki? No, więc chcecie tylko jeść te perły do końca życia? Tak, to prawda. Dlaczego mielibyśmy zrezygnować z tego, jeśli moglibyśmy przedłużyć swoje życie? Koniec i tak jest nieubłagany. Jeśli to tak, musimy zdobyć te perły, żeby przedłużyć swoje życie. Dobra. To są ci. A, to są ci, co ich. Dobra, co ich zrekrutowaliśmy też.
Ale po co nam w ogóle te perły? Niedługo nie będzie nikogo, żeby się nimi cieszyć. My nie cenimy tych pereł jako proces. W tym farmieniu tych pereł my razem ze sobą współpracujemy i idziemy do wspólnego celu. To jest właśnie to, że my się cieszymy dzisiaj tym, że będziemy te perły zdobywać, a nie tym, co będzie jutro. Bardzo głębokie, filozoficzne przesłanie. I... jeszcze... A, garnek. Siup. Ja zbieram rzeczy, którymi się cieszę, żeby dać ludziom, że żyłam. Może ktoś inny znajdzie w nich skarby. To jest ten sposób, żebym ja żyła wiecznie. Pamięć o mnie znaczy. To za głupota. My musimy wszelkie swoje wysiłki skupić na tym, żeby odnowić maszynę, która nas odnowi. Wszystko inne to jest bez sensu. Dobra, rozdaliśmy im brońki. Teraz możemy im pokazać, co się robi z tymi brońkami. Zróbmy tak, żeby było dużo. O-o. A, przesadziłem. No i zginąłem. Nie umiem grać w tą grę już. Nie tak się to robi. Za wolno klikałem po prostu. Ale siara. Dobra, podejście drugie. No i teraz bez większego problemu wsypadli. Okej. Dobra. Jakoś nie wiem, nie ogarnąłem wcześniej. I teraz jeszcze ty. Nie mogę tu trafić. Dobra. A jednak nie. To jednego. Znaczy jedną perłę. Dobra. Mamy wszystkie perły. Brońki rozdysponowane. Możemy iść się podpalić. Do Agaty, jak ona się nazywa? Agarta. A, dobrze wam tak i tak dalej, ja nie wiem.
dobra. Wygląda na to, że gorloki sobie ulepszają swoje siły tym, że przywołują elementary. To tłumaczy, jak byli w stanie pokonać naszych farmersów tak łatwo. Właściwie naszych rolników. To weźmie całą naszą siłę, żeby bronić się przed tym... Co? Aha, żeby bronić się przed tymi wielkoludami, elementarami, które są już na polu bitwy. Potrzebuję, żebyś powstrzymał jakiekolwiek nowe elementary przed stworzeniem, przywołaniem. Elementary o tych gabarytach i o tej sile mogą być tylko zrobione przez najsilniejszych z szamanów gorloków. Weź ich znajdź, oni są za liniami wroga i weź ich zabij. No i to powinno wyeliminować zagrożenie. May the Titans carve your path. A ona mówi... Chodźcie, bijemy się po raz ostatni, szarża! Mówią. Agatę, zatwórz tam! Bijemy się! To jest jakaś chatka nawet? To jest chatka gorloków. Dobra, jest jeden. Jest jeden ziomek. W ogóle tak swoją drogą to jest śmieszne, bo oni teraz są jakieś gorloki, a to zawsze były murloki wcześniej. W tych poprzednich dodatkach zawsze. Teraz się nagle to nazywa gorloki. No ale... Dobra, dawaj mnie... O, skałka. I... gdzieś powinien być ziomek. Mergul Wergul. Dobra, to drugi. I tu gdzieś jest trzeci. Targul i Argul. Coś tam. Chemsan. Dobra. Udało się, ale tu widzę jeszcze skałkę. Więc jeszcze sobie skałkę weźmy. I przed nami już tylko ocean. Dobra. Pasty wyrwane. No to możemy iść i zebrać sobie skałkę. No nie, ja już widzę, że tu jakieś dramatyczne rzeczy się rozegrały. A ja przyszedłem po skałkę. Bitka była i Agata została zabita. O nie. Kurczę no. To na siedząco? To się chyba tu zepsuło, one chyba nie powinno tak wyglądać. Dobra, ale nieważne. Dzięki ci za pomoc, ten nieznajomy. Bez ciebie nic z tych rzeczy, które tutaj zrobiliśmy, nie byłyby możliwe. Oddałeś nam dzisiaj
nasze życia z powrotem i naszą nadzieję. To jest mały podarek w podzięce. To nie jest wystarczające za to, co zrobiłeś, ale tyle tylko mamy, więc ci więcej nie damy. Musisz wiedzieć, że zawsze będziesz mile widziany wśród naszego ludu. I teraz pozwól nam zająć się Agartą. A, mam sobie wybrać. Wybieram ten. Kiedy nie mieliśmy się do kogo zwrócić, Agarta wybrała, żeby nam pomóc. Nie dlatego, że miała jakieś zobowiązania wokół nas, tylko dlatego, że to był jej obowiązek. Kiedy my walczyliśmy z tymi wielgachnymi stworami, Gorloki próbowały nas oflankować. I jako, że nikogo nie było, to Agata sama z nimi walczyła. I mimo, że była przewaga liczebna po ich stronie, Agata wytrzymała tą linię walki i dzięki niej wszyscy przeżyliśmy, ale niestety ona nie przeżyła, bo miała za dużo ran, więc będziemy teraz ją zawsze pamiętać. I oni chórem, że ten... A, ja wiem, o co chodzi. To się nazywało Seven Soldiers, siedmiu żołnierzy. A to chodzi, że siedmiu samurajów, nie? Tych siedmiu wspaniałych był ten western. Wiecie, o co chodzi, że tam wioska najeżdżana przez złych złoli i trzeba zebrać ekipę gości, którzy są ten... już nie mają nadziei na nic i przyszli za darmo bronić wioski. A co oni jeszcze tu gadają, bo... Aha, tu jest... 1, 2, 3, 4, 5, 6, a no i ona umarła. Jak tam Steve McQueen, czy co tam umarł? Wszyscy umarli, nie? Nie wiem. Dawno nie widziałem tego filmu. A, i dobra, zobaczmy, co oni jeszcze gadają tutaj teraz po przemianie wielkiej. Bo ten, character development się to nazywa. Czyli Agard. A, nie zrozum mnie źle. Wciąż planuję żyć wiecznie. Ale Agata pokazała mi, że musi być coś, co uczyni twoje życie godnym przeżycia. I ja muszę nad tym jeszcze popracować. Ja budowałam kolekcję swoich przedmiotów, które mi się podobają. Po to, że kiedy już mnie nie będzie, to moje wspomnienie będzie żyło przez tą kolekcję cały czas. Ale możliwe, że jest lepsza droga, żeby utrwalić wspomnienia o mnie. Postanowiłam, żeby oddać wszystkie te przedmioty z mojej kolekcji dla ludzi, którzy będą się naprawdę nimi ich potrzebować, czy zachwycać się nimi. I ja nie będę już teraz materialistycznie żyć. Teraz ja będę żyć we wspomnieniach moich przyjaciół i w szczęściu, które ja z nimi razem dzielę. O, Gorloki zostały na ten moment pokonane, ale widać wyraźnie, że są one większym niebezpieczeństwem niż kiedykolwiek sobie z tego zdawaliśmy sprawę. Agarta może i umarła, ale wspomnienie o niej żyje dalej. Moi farmerzy Pereł będą teraz mieli brońki i są wytrenowani, żeby się bronić przed kolejnymi atakami. To jest nasza powinność, żebyśmy dalej nieśli tego ducha odwagi i hojności, i przetrwania. Taka była właśnie jej droga i teraz my ją przejęliśmy, tą drogę też. May your choices return you here. Farmery się zgodziły, żeby dać mi wszelkie perły, jakie będę potrzebował do moich eksperymentów. I wciąż myślę, że powinniśmy się skupić na wysiłku, żeby te wszystkie maszyny przywrócić. Że więc one będą w przyszłości nas ratować i nas naprawiać. Jednakże
Mimo, przez to, że wyniki moich badań nie są zagwarantowane, to prawdopodobnie możemy przez pewien czas się skupić na tym, co jest w teraźniejszości, jako że jeszcze mamy tą teraźniejszość. Stay productive. Przyszłam tutaj, żeby się dowiedzieć, dlaczego perły są takie drogocenne. Ale za to nauczyłam się, dlaczego życie jest takie drogocenne. Wszystko się kiedyś skończy. I biorąc pod uwagę, że czas może być nieskończony, to koniec wszystkiego jest nieuchronny. Ale musimy się skupić na podróży, a nie na celu tej podróży. Ten moment w moim życiu jest bezcenny, ponieważ kiedy raz już go doświadczyłam, on nigdy nie przyjdzie znów. I nie wiemy też, kiedy nasza podróż się skończy. Tak więc, celem życia jest przeżycie. To innego słyszałem kiedyś, ale dobra. Szukałem wspaniałego prezentu dla mojej przyjaciółki, ale tego, co się nauczyłem, to, że sam ten podarek nie jest... Że sam ten podarek jest tak naprawdę nieważny. Ona na pewno będzie się jej podobał, jakikolwiek podarek ja jej dam, ponieważ ona bardzo mnie lubi i w ogóle. I na końcu to najlepsze prezenty są takie, że możemy dać samego siebie i same... i swoje życie możemy komuś podarować. Piękne przesłanie na kupie trupów. Także mam nadzieję, że wynieśliście coś z tego odcinka. Sens życia ja wyniosłem, że wynosiłem 42. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku Przygód Samociemnego w Kas Algar. Dzięki, na razie.